Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się tym, jak tworzyć figurki. Przejdziemy od etapu projektowania do postawienia figurki na półce. Pokażę Wam podstawy, czyli właśnie jakich materiałów użyć, jakich narzędzi na start potrzebujecie, jak ogólnie to zacząć. Ja na swoim koncie mam kilka figurek. Profesjonalistą nie jestem, bardziej zajawkowiczem, a wiem, że wiele osób chciałoby się nauczyć tworzenia figurek przez to, jak zadajecie mi pytania na Instagramie, dlatego taki materiał powstaje, czyli podstawy tworzenia figurek. Zanim zaczniemy, zapraszam Cię na moją stronę, która niedawno powstała i tam jest pierwszy artykuł o tym, jak w 7 prostych krokach stworzyć własną figurkę. W tym filmie pokazuję Ci, jak ja tworzę figurki, jak to wygląda u mnie, a na stronie masz właśnie wszystko fajnie objaśnione. Zatem, jeżeli ten film Ci się spodoba, będziesz chciała stworzyć własną figurkę, no to jako uzupełnienie zapraszam Cię na moją stronę. Tam znajdziesz też linki do ciekawych twórców, jak do listy materiałów i narzędzi, jakich ja używam. Także nie przedłużam, miłego oglądania. Jeżeli pierwszy raz robicie figurki, no to zacząłbym od prostszych projektów. Jakieś humanoidalne postaci, jakieś coś w formie jakiegoś pieska, kotka, coś po prostu prostego. Zastanówcie się, co chcecie stworzyć. Możecie zrobić jakiś szkic, jeżeli to ma być wasz własny projekt, wasza własna postać. Dobrze jest mieć taki projekt po prostu przed oczami. Ja rysować za bardzo nie lubię, więc po prostu kolekcjonuję inspiracje na Pinterestie i tak przy tym projekcie mam utworzony folder z inspiracjami i po prostu w trakcie tworzenia figurki pewnie wyjdzie, co jeszcze tutaj dodam. Czyli na początek proste postaci. Ja zalecam jakieś humanoidalne, dlaczego to zaraz zobaczycie. Także projekt mamy i teraz przejdźmy do stanowiska pracy, co będzie nam potrzebne. Także zmieniamy kadr. Nasze stanowisko pracy, najważniejsze, żeby nam było wygodnie i przyjemnie. Dlatego jakaś mata, może być jakaś nawet, nie wiem, większa deska, żebyśmy mogli po prostu tą figurkę w razie czego sobie całą przenieść, nasz cały projekt. Druga kwestia, oświetlenie, ważna rzecz, żebyśmy po prostu mieli komfort tej pracy, bo nie wiem, wytężać wzrok, patrzeć czy szczegół dobrze nam wyszedł, mało przyjemne. Ja wykonuję swoją pracę przy komputerze. Zawsze włączę sobie jakiś film czy muzyczkę. Zawsze to przyjemniej siedzieć 10 godzin przy figurce. No i też mam tam swoje inspiracje. Nie wiem, ja polecam sobie wydrukować, ale ja tutaj nie mam gdzie tego położyć, ani gdzie przypiąć, dlatego też na kompie to mam. I teraz dlaczego mówiłem, że polecam zrobić na początek humanoidalne postaci? A to dlatego, że w późniejszym etapie będziemy musieli zrobić szkielet naszej postaci, a najłatwiej wzorować się na po prostu szkielecie. Moja postać ma dłuższe nogi z założenia, jakie sobie tutaj zrobiłem. Dlatego te nogi sobie w programie graficznym wydłużyłem. Tak jak wcześniej się śmiałem, że polecam też pieska, kotka. No a to dlatego, że taki szkielet człowieka czy psa, kota jest w bardzo prosty sposób. Można w prosty sposób po prostu to znaleźć na internecie. I po prostu możemy sobie ten szkielet ładnie poprowadzić. Ten drut naszej figurki. Także jeżeli chodzi o miejsce pracy, powierzchnia, gdzie będzie nam się fajnie pracować, dobre oświetlenie, inspiracje całe przed sobą i sam szkielet. Teraz gdzie konkretnie będziemy wykonywać naszą figurkę? Potrzebna nam będzie podstawa. I tak, nie wykonujemy figurek na stole, na macie, na kartce. Mało wygodne. Zwłaszcza jak będziemy poprowadzać drut, bo ten drut trzeba gdzieś przyczepić. Jeżeli wykonujecie jakieś takie mini figurki, spoko. Ale z pracą z drutem, no to potrzebujemy jakiejś drewnianej podstawy. Ja sobie skręciłem ze sklejki taką podstawę. Dlaczego z takim czymś? A to dlatego, że moja postać po prostu będzie unosić się w powietrzu. Jak widzicie, dwie deseczki do siebie skręcone. Tutaj poprowadziłem po prostu piłką wyżłobienie i nawierciłem dziurki. Do czego? To zaraz.
skręciłem od dołu i dałem podkładki filcowe. Cała filozofia, ja mam w zasadzie już dwie podstawy do robienia figurek, bo nie tworzę figurek na docelowych podstawkach, a mam po prostu jedną do tworzenia figurek. Jak na niej figurkę zrobię, to osobno zajmuję się podstawą. I też to zobaczycie na tym filmie, jak taką podstawę zrobić. Albo w tym, albo w kolejnym zobaczę, jak się wyrobię. Także miejsce pracy i podstawa naszej figurki. Teraz zajmujemy się poprowadzeniem szkieletu. Ok, etap tworzenia szkieletu. Tak jak wcześniej mówiłem, będzie potrzebny drut. I tutaj wedle uznania ja wolę bardziej giętki, żeby po prostu podczas procesu już modelowania, żebym był po prostu w stanie w razie czego jeszcze ten drut sobie podgiąć. Przy postaciach takich wiszących jak moja, no tutaj zalecam grubszy drut. Ja po prostu połączę grubszy z cieńszym drutem. Tutaj jak widzicie sobie już podgiąłem pod moją podstawę, także drut. Przy większych figurkach, no to już można taki drut wziąć, który będziecie musieli kombinerkami zginać. I przy jakichś większych, naprawdę takich masywnych figurkach, no to polecam taki drut po prostu zespawać. My tego nie będziemy robić, nie będziemy używać standardowo kleju na gorąco. I do modelowania sylwetki na start folia aluminiowa. Także tworzenie szkieletu to drut, klej na gorąco, folia aluminiowa. Także zabieramy się za tworzenie naszego szkieletu. Dobra, tworzymy szkielet. I tutaj z narzędzi, no to oczywiście jeszcze jakieś kombinereczki. I tak, bierzemy sobie drut i po prostu teraz na oko patrzymy, ile będziemy potrzebować tego druta. Mniejsza. Zawsze bierzemy trochę więcej. Powiedzmy gdzieś tyle go jest. OK. I druga część. I teraz będziemy to skręcać. Będziemy to skręcać. Gdzieś sobie łapiemy tak. Tylko i po prostu ten nasz drut sobie skręcamy. I skręcamy do takiego momentu, jak po prostu ta skręcona część będzie długości tej naszej wyznaczonej. I tak, na co warto zwrócić uwagę, to taka, że ja tą figurkę planuję jeszcze odlewać. Planuję odlewać, także jakoś super sztywnej konstrukcji nie potrzebuję. Jeżeli wy po prostu chcecie to wymodelować w glinie, no to polecam po prostu grubszy drut. Ja tutaj nie będę tego drutu jeszcze podwajać. Myślę, że o tako wystarczy. Dobra, jak mamy to, to teraz sobie to doginamy. Tak, tutaj sobie na środek bierzemy i tam gdzie zgięcia kończyn, to też to sobie fajnie wyginamy. Dobra, mamy naszą postać, tak jak widzicie, jest przepiękna. Dobra, to sobie odkładamy, żeby nam to już nie przeszkadzało. No i tak, właśnie jak jakiś z etapów sobie kończycie, no to odkładajcie wszystko na bok, żeby po prostu wam to już nie przeszkadzało. Dobra, mocno rozgrzany. Dobra. Tak jak widzieliście, ja to sobie tutaj tak wygiąłem i właśnie po to nam były te dziurki i wyżłobienie, żeby ten drut tutaj sobie wcisnąć. Tak jest. Dzięki czemu nam to się nie rusza. Ale dla pewności. No i tak, no jak pewnie już wiecie, ja będę robić miutu i będzie tutaj ogon. A ja chcę tą figurkę jeszcze odlać, tak jak wcześniej mówiłem. A przy odlewaniu nie możemy zrobić figurki w jednej części, a w paru. Ja tutaj planuję zrobić to w dwóch częściach. Także będzie tutaj trochę problemu, ale mam nadzieję, że jakoś temu podołam. Dlatego teraz się zastanawiam, jak to
dobrze przyczepić. No, najlepiej to by było po prostu te nasze druciki opleść, ale już tego nie zrobiliśmy. Także po prostu weźmiemy sobie taki drut i dookoła to sobie oplatamy. Ok, no i sobie to wszystko zaklejamy, żeby nam to się nie ruszyło. No wiadomo, przy większych konstrukcjach, jak mamy jakiś grubszy stalowy drut, no to polecałbym to sobie po prostu pospawać. Ale tutaj tak to właśnie wygląda. Dobra, jak mamy ten etap, no to mniej więcej wyginamy sobie naszą figurkę w takiej pozycji, jaką docelowo chcemy. Dobra, powiedzmy, że moja będzie wygięta w taki oto sposób. Na pewno będę to zmieniać, dlatego tak jak wspominałem, wolę cieńszy drut. Dobra, kolejny etap, folia aluminiowa. Najlepiej na grubość kości po prostu tą folią sobie obwinąć. No chyba, że będziecie budować postać trochę większą, grubszą. No tutaj folii, prawda, więcej pójdzie. No, żeby po prostu gliną tego wszystkiego nie obkładać. No i też kwestia druga, że grubsza warstwa gliny będzie dłużej się wypiekać. I zanim ta dolna się, ta warstwa w środku się wypiecze, no to ta na zewnątrz będzie po prostu spalona, a tego nie chcemy, bo zewnątrz będzie skorupa, w środku miękkie i przy jakichś takich sztruchnięciach. Dobra, lecimy z obwijaniem tego wszystkiego. Ja sobie tą folię składam. Takie paski. I zaczynając od nóg, delikatnie obwijamy. No i tak prezentuje się mój szkielet. W taki sposób. No z racji tego, że moja postać jest chudsza, no do tej folii jakoś tak wiele nie dawałem. Co ważne, mocno tą folię proponuję sobie zbić. No i tak, jakbym nie robił odlewu, no to dałbym jeszcze drut tutaj z ogonem. Ten drut do postawy pewnie dałbym w plecy, ale z racji tego, że będę odlewać i ogon będę robić osobno, no to poprowadziłem go sobie po prostu tam, gdzie ten ogon będzie. Skończę figurkę, jak wypalę, doczepię drut tutaj i będę mógł swobodnie ogon poprowadzić, ale to mniejsza. Teraz idziemy do modelowania i pokażę Wam materiał, z którego ja modeluję figurki, jak i narzędzia, które będą nam potrzebne. Ja używam masy Super Sculpey i uprzedzając Wasze pytania, gdzie to kupić, ja nie mam specjalnej jakiejś strony, przez którą kupuję tą masę. Po prostu wpisuję Super Sculpey i są różne wersje. Ja mam beżową, też jest szara, też jest jakaś taka specjalna do tworzenia jakichś takich laleczek. W to na początek się nie zagłębiamy. Ja zaczynałem przygodę z beżową i dalej na beżowej lecę. Są na rynku również inne gliny. Ja jednak preferuję to, naprawdę fajnie się sprawuje. Co ważne, niech to będzie masa do wypiekania, a nie taka, która nam twardnieje po kontakcie jakby z powietrzem po paru godzinach na przykład. Taka do wypiekania, do figurek jak najbardziej. I tak, narzędzia. I tak, ja na przykład mam sporo tych narzędzi do modelowania. Nie polecam na początek zakupywać jakichś specjalistycznych narzędzi. Podstawowe, wałek zrobiony z rurki PCV. Gdzieś mi tutaj uciekł, ale patyczek, taki zwykły patyczek do szaszłyka, nożyk, skalpel i narzędzie jakieś do modelowania. Może być to ołówek, może być to, co tam może jeszcze być, jakiś patyczek, no jakieś takie patyczki jakieś plastikowe,
tego typu rzeczy. Ja wybrałem, które najczęściej używam ze swoich narzędzi, ale tak jak mówiłem, na początek nie będzie to po prostu jakieś super potrzebne, ale jakbyście byli ciekawi, to tak. Mam narzędzia, które służą nam do zbierania jakby nadmiaru gliny. Tak. W taki oto sposób zbieramy sobie nadmiar gliny. To mam to. Moje ulubione to, ja tak na to mówię, takie tak zwane szpikulce. Gładko zakończone. Fajnie, aby po prostu połączyć glinę, którą dokładamy powiedzmy na figurkę. Przyrząd do robienia otworów. Jak na przykład jakieś oczy robię, jakieś głębienia. No to taką kuleczką sobie po prostu te zagłębienia robię. Przyrząd do robienia linii prostych w glinie. Równie dobrze może być to tępa strona ostrza. I nie wiem jak to nazwać. Tutaj może posłużyć jakiś, nie wiem, drewniany patyczek po lodach do rozprowadzania dużej powierzchni gliny. To są moje główne narzędzia, których ja używam i podkreślam, ja bym na waszym miejscu po prostu nie kupował jakichś tam super specjalistycznych rzeczy. Także z tego będziemy korzystać. No i co? Rozkładam sobie to zawsze obok. Nasza figurka. I teraz będziemy obkładać gliną naszą figurkę. Ja zawsze robię figurkę od ogółu do szczegółu, czyli obkładam wszystko gliną. Nadaję główne rysy figurce, a następnie bawię się w szczegóły. Są również tacy modelarze, może bardziej rzeźbiarze, którzy po prostu na przykład robią sobie elegancką stopę, nogę, całe szczegóły i dopiero później lecą resztę. Ja wolę sobie najpierw spojrzeć na całą bryłę i dopiero później bawić się w szczegóły. Także nie przedłużamy i taką glinę najpierw sobie rozgniatamy w rękach, żeby to po prostu nam dobrze przylegało do figurki. I cyk. Dokładnie, żeby nam się to zatopiło w folię aluminiową. Pierwszy etap modelowania gotowy, czyli samo oblepienie tego wszystkiego gliną. Tak jak widzicie, bardzo taki nieporadny sposób. Ale to jest pierwszy etap, żeby właśnie zobaczyć, jak mniej więcej ta masa będzie się rozkładać na naszej figurce. Teraz wstępne modelowanie, czyli nadanie już takich docelowych kształtów, ale jeszcze tutaj nie będziemy bawić się w szczegóły, a po prostu na wyrównanie wszystkich powierzchni. Wymodelowanie głównych mięśni, kończyn i tego typu rzeczy, także lecimy dalej. W tej części to na tyle. Zapraszam Cię do kolejnej, a zarazem ostatniej. Tam pobawimy się w szczegóły, wypiekanie i malowanie naszej figurki. Dzięki za obejrzenie tej części. Zapraszam na stronę i Insta. Wszystko w opisie. Cześć!